W krainie bajki szykowano się do wielkiego wydarzenia. Był nim ślub śpiącej królewny. Jak pamiętacie, młoda i piękna królewna zasnęła tuż po zranieniu się w palec ostrym wrzecionem. Jej sen trwał bardzo długo. Przespała wesele kopciuszka, uwolnienie Jasia i Małgosi z rąk okropnej czarownicy i uratowanie czerwonego kapturka z łap groźnego wilka. Na szczęście jednak pewien uroczy, mądry i niezwykle przystojny książę obudził ją delikatnym pocałunkiem. Potem zakochał się w niej i poprosił o jej rękę. I tak oto całe bajkowo-baśniowe królestwo szykowało się teraz do weselnej uczty. Bardzo szczęśliwa, nieśpiąca już królewna zaprosiła na ślub wszystkich przyjaciół. Przygotowania do tego radosnego wydarzenia szły więc pełną parą. Najwięcej pracy miały krawcowe i szwaczki. Każdy z zaproszonych gości chciał przecież wyglądać pięknie i godnie. Tak więc nową czerwoną suknię szył sobie czerwony kapturek. Była to niezwykłej uroty powłóczysta szata z wielkim dekoltem i niewielkim kapturem. Nowe garnitury szyli zaś Jaś, Pinokio i szewczyk dradewka. W pięknej szafirowej sukni zamierzała pokazać się królewna Śnieżka. W błękitnej zaś kopciuszek, a w różowej calineczka. Oczywiście nowiutkie ubranka kazały sobie też uszyć krasnoludki towarzyszące śnieżce. Wiele pracy mieli także fryzjerzy, złotnicy i szewcy. Dużo czasu zajęło zrobienie eleganckich butów dla Alibaby i jego czterdziestu rozbójników. Nowe pantofelki chciały też mieć wszystkie wróżki i czarodziejki, które licznie zamieszkiwały bajkowe królestwo. Trzeba jednak przyznać, że efekt tych wszystkich przygotowań był naprawdę niezwykły. W dniu ślubu śpiącej królewny barwny orszak jej przyjaciół stanowił naprawdę wyjątkowe zjawisko. Byli w nim wszyscy, których królewna kochała, lubiła i ceniła. Wszyscy, którzy kiedyś cierpliwie czekali, aż się obudzi. Kiedy już ubrana w białą suknię królewna i odziany we frak królewicz powiedzieli sobie, tak, Przysięgając do zgonną miłość, zaczęło się weselne przyjęcie. Goście raczyli się wykwintnymi potrawami i napojami, do tańca przegrywały dwie wspaniałe orkiestry. Za oknami strzelały na wiwat fajerwerki. Wśród par wirujących na parkiecie wielkiej balowej sali rej wodził kopciuszek ze swym pięknym mężem królewiczem. Tym razem jednak wybicie północy nie przerwało im tańca. Na parkiecie hulała mała syrenka porywana do tańca przez coraz to innego krasnoludka, a kiedy orkiestra zagrała walca, w tany ruszył tygrysek. W jego ślady poszedł nieśmiały prosiaczek i Pinokio. Bardzo dobrze radzili sobie z tańcami Jaś i Małgosia, Calineczka i Tomcio Paluch. Najpiękniejszą parą byli oczywiście młodzi małżonkowie. Patrzyli na siebie z wielką miłością i czułością. Jak to miło mieć męża? Wzdychał czerwony kapturek, rozglądając się w poszukiwaniu jakiegoś kandydata na małżonka. Babci byłoby miło, gdybym nie odwiedzała jej samotnie. Weselny nastrój udzielił się wszystkim. Szewczyk dratewka zaglądał nieśmiało w oczy calineczki, królewna śnieżka uśmiechała się czule do wszystkich krasnoludków i nawet kubuś puchatek przestał zajmować się miodem pitnym i zajął się smerfetką. Okrzyki Niech żyje młoda para! Wznoszono coraz częściej. Toasty były coraz dłuższe i weselsze. Wszyscy goście bawili się doskonale i nawet nie zauważyli, kiedy nastał świt i trzeba było wracać. W bajkowym królestwie jeszcze długo opowiadano o tym wspaniałym ślubie. Rozprawiano o kreacjach pań i spierano się, kto oprócz panny młodej wyglądał najpiękniej. Chwalono potrawy, orkiestrę i gościnność dawnej śpiącej królewny. Młodzi małżonkowie zaś z radością wspominali dzień, w którym otoczeni przyjaciółmi wstąpili na nową drogę życia. Bajkowi przyjaciele otaczali ich jeszcze przez długie lata swoją dobrocią i miłością, a wszyscy spotykali się potem to na ślubie czerwonego kapturka, to na przyjęciu wydanym przez Jasia i Małgosie, a to z okazji urodzin jednego z krasnoludków. I tak, połączeni więzami prawdziwej przyjaźni, mieszkańcy bajkowej krainy Żyli w niej jeszcze długo i szczęśliwie ku wielkiej radości tych, co lubią czytać bajki.